Crime Story Short. Strefa zbrodni. Za spokojnymi murami domu na Cromwell Street w Gloucester kryła się mroczna tajemnica, która wstrząsnęła całą Wielką Brytanią. Fred i Rosemary West, na pozór zwyczajna para, prowadzili życie, które przesiąknięte było przemocą, okrucieństwem i zbrodnią. W latach 70. i 80. ich dom stał się miejscem niewyobrażalnego horroru. Miejscem, gdzie młode kobiety były brutalnie torturowane, gwałcone i mordowane. Fred West, wychowany w atmosferze przemocy i wykorzystywania, od najmłodszych lat przejawiał skłonności do brutalnych zachowań. Jego przyszła żona Rosemary dorastała w równie trudnych warunkach, co tylko pogłębiało jej dewiacyjne skłonności. Ich spotkanie w 1969 roku zapoczątkowało serię wydarzeń, które na zawsze pozostaną w mrocznych annałach kryminalistyki. Para zamieniła swój dom w makabryczne miejsce zbrodni, gdzie ofiary były zwabiane pod różnymi pretekstami, by następnie przeżyć koszmar, który trudno opisać słowami. Odkrycie tych zbrodni i proces, który nastąpił, odsłoniły nie tylko skalę ich okrucieństwa, ale również głębokie psychologiczne i społeczne tło, które doprowadziło do ich powstania. Historia Freda i Rosemary West pozostaje jedną z najbardziej przerażających opowieści o ludzkiej dewiacji, której echa wciąż budzą przerażenie i mroczną fascynację na całym świecie. Ta mroczna historia rozgrywa się w Gloucester, mieście położonym w południowo-zachodniej Anglii. Gloucester jest miastem o bogatej historii, sięgającej czasów rzymskich. W latach 60. i 70. XX wieku Gloucester, mimo swojego historycznego dziedzictwa, było typowym miastem klasy robotniczej w Anglii. Mieszkańcy prowadzili proste, codzienne życie, koncentrujące się wokół pracy, rodziny i lokalnej społeczności. Miejscowi pracowali głównie w przemyśle, rolnictwie i usługach. Zabudowa miasta składała się z typowych domów szeregowych, które stanowiły mieszkania dla większości mieszkańców. Właśnie w takim otoczeniu, przy Cromwell Street, Fred i Rose West prowadzili swoje makabryczne działania. Ich dom, na pierwszy rzut oka, niczym nie wyróżniający się spośród innych, skrywał mroczne tajemnice. Dzielnica, w której mieszkali, była gęsto zaludniona, a sąsiedzi często widywali parę, nie podejrzewając, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Lata 60. i 70. były w Wielkiej Brytanii czasem dynamicznych zmian społecznych i kulturowych. Po II wojnie światowej kraj przechodził przez okres odbudowy, który przyniósł rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia. Modernizacja infrastruktury, rozwój edukacji i ochrona zdrowia zmieniały oblicze brytyjskich miast, w tym Gloucester. Społeczność była w miarę zżyta, a lokalne puby, kościoły i sklepy stanowiły centra życia towarzyskiego. Jednak za fasadą normalności kryły się głębokie problemy społeczne, takie jak przemoc domowa, która często była tematem tabu. Fred West i Rosemary Leeds poznali się w 1969 roku na przystanku autobusowym, kiedy Rose miała 15 lat, a Fred był 27-letnim mężczyzną. Fred, który już wtedy miał reputację osoby o mrocznych skłonnościach, szybko zauważył młodą i naiwną Rose. Ich spotkanie szybko przerodziło się w relację, w której Fred, mając doświadczenie w manipulacji i kontroli, zdominował Rose. Fred w tamtym czasie był już dwukrotnie żonaty i miał kilkoro dzieci. Jego pierwsza żona, Catherine Costello, z którą miał dwie córki, Charmaine i Anne-Marie, była często ofiarą przemocy domowej. W 1967 roku Fred związał się z Anną McFall, która była w zaawansowanej ciąży. Po jakimś czasie zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Jej ciało zostało odnalezione dopiero po wielu latach, co sugeruje, że Fred mógł być zamieszany w jej śmierć. Rose, która dorastała w trudnych warunkach z ojcem schizofrenikiem i wykorzystywaniem seksualnym, była podatna na wpływy Freda. Po opuszczeniu szkoły Rose wprowadziła się do niego. Związek rozwijał się szybko, a Rose zaczęła opiekować się dziećmi Freda, co dawało jej pewne poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Fred i Rose prowadzili życie na pozór normalne.
Fred pracował jako budowlaniec, wykonując drobne prace remontowe w okolicy, co dawało mu możliwość nawiązywania kontaktów z młodymi kobietami. Rose zajmowała się domem i dziećmi, a także pracowała jako prostytutka, co Fred tolerował i nawet wspierał, widząc w tym dodatkowe źródło przychodów. Ich dom przy Cromwell Street stał się miejscem, gdzie Rose świadczyła usługi seksualne, często z udziałem Freda, co było preludium do ich późniejszych zbrodni. Pomimo trudnego dzieciństwa i osobistych traum, ich związek opierał się na wzajemnym wspieraniu swoich dewiacyjnych skłonności. Wkrótce potem para zaczęła wspólnie popełniać przestępstwa, a ich dom stał się miejscem, gdzie dokonywano najbardziej przerażających aktów przemocy i morderstw. Pierwsze znane przestępstwo, które popełnili wspólnie, miało miejsce w 1971 roku. Ich ofiarą była Charmaine, córka Freda z jego poprzedniego małżeństwa z Reną Costello. Charmaine miała zaledwie 8 lat, kiedy została zamordowana. Fred był w tym czasie w więzieniu za kradzież, a za opiekę nad dziewczynką odpowiadała Rose. Charmaine była regularnie bita i maltretowana przez Rose, która w końcu doprowadziła do jej śmierci. Rose ukryła ciało Charmaine, zakopując je w piwnicy domu. Po powrocie Freda z więzienia przeniósł on ciało Charmaine na teren swojego dawnego domu, gdzie zostało później odkryte. Wkrótce po śmierci Charmaine, Rena zaczęła szukać swojej córki. Fred i Rose postanowili uciszyć ją na zawsze. Rena została zwabiona do ich domu, gdzie została zamordowana. Jej ciało zostało poćwiartowane i zakopane na polach niedaleko domu Westów. Po tych pierwszych zbrodniach Fred i Rose zaczęli coraz bardziej pogrążać się w swoim dewiacyjnym stylu życia, zwabiając młode kobiety do swojego domu pod różnymi pretekstami, a następnie torturując, gwałcąc i mordując je. Ich kolejną ofiarą była Linda Goff, która zginęła w 1973 roku. Linda była regularnym gościem w domu Westów, a po jej zniknięciu rodzina Goff została poinformowana, że Linda przeprowadziła się i nie chce więcej kontaktować się z rodziną. Jej ciało zostało później znalezione, zakopane na posesji. W 1973 roku zaginęła również Carol Ann Cooper, 15-letnia dziewczyna, która opuściła dom opieki i udała się do Gloucester. Fred i Rose zwabili ją do swojego domu, gdzie była torturowana, a następnie zamordowana. Jej ciało zostało znalezione zakopane w ogrodzie. Lucy Partington, studentka literatury, zaginęła w grudniu 1973 roku. Jej ciało zostało odnalezione oczywiście w piwnicy Westów. Badania wykazały, że Lucy była torturowana przez kilka dni przed śmiercią. Fred i Rose często korzystali z podstępów, aby zwabić swoje ofiary do domu. Oferowali im schronienie, pracę lub przejazd, a następnie zatrzymywali je w domu. Ofiary były przywiązywane i kneblowane, aby uniemożliwić im ucieczkę i wezwanie pomocy. Fred i Rose czerpali sadystyczną przyjemność z torturowania swoich ofiar. Te tortury obejmowały brutalne bicie, przypalanie, cięcie i inne formy fizycznego znęcania się. Fred, będący bardziej doświadczonym w takich aktach przemocy, często przewodził tym działaniom, podczas gdy Rose ochoczo go wspierała. Często ofiary były gwałcone przez Freda, Rose, a czasami także przez innych mężczyzn, którzy odwiedzali dom Westów. Przemoc seksualna była kluczowym elementem ich sadystycznych działań. Fred i Rose mieli szczególne upodobania do zadawania bólu i upokarzania swoich ofiar podczas gwałtów. Po zakończeniu tortur i gwałtów ofiary były zwykle duszone przez Freda. Następnie Fred ćwiartował ciała. Ich fragmenty były zakopywane w piwnicy, ogrodzie lub pod podłogą. Fred i Rose starannie ukrywali ślady swoich zbrodni, często przenosząc ciała ofiar i dokładnie sprzątając miejsca, w których doszło do morderstw. Ich umiejętność manipulowania i zastraszania otoczenia sprawiła, że przez długi czas udawało im się uniknąć podejrzeń. Na szczęście już niebawem miał nastąpić kres tych zbrodniczych działań. Wszystko zaczęło się od dochodzenia w sprawie zniknięcia ich córki Heather West w 1987 roku. Heather miała problemy z zachowaniem w szkole. Zniknęła nagle, a Fred i Rose twierdzili, że uciekła z domu.
Jednak sąsiedzi i znajomi rodziny zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Zwłaszcza, że inne dzieci Westów opowiadały, że Heather jest zakopana w ogrodzie. Jednak wtedy policji nie udało się znaleźć dowodów na zbrodnie przeciwko Heather. Policja zaczęła ponownie interesować się sprawą w 1992 roku, kiedy jedno z pozostałych dzieci Westów zgłosiło przypadki przemocy seksualnej w domu. Policja zaczęła ponownie interesować się sprawą w 1992 roku, kiedy jedno z pozostałych dzieci Westów zgłosiło przypadki przemocy seksualnej w domu. To doprowadziło do szeroko zakrojonego śledztwa, które ujawniło przerażające warunki życia dzieci i liczne przypadki nadużyć. Przełom nastąpił w lutym 1994 roku, kiedy policja otrzymała nakaz przeszukania posesji przy Cromwell Street w poszukiwaniu ciała Heather. W trakcie przeszukania znaleziono ludzkie szczątki, które okazały się należeć do kilku osób, nie tylko do Heather. Odkrycie to wywołało szok i rozpoczęło dokładniejsze badanie terenu, które ujawniło kolejne ciała zakopane w różnych miejscach domu i ogrodu. Fred West został aresztowany 25 lutego 1994 roku. Podczas przesłuchań początkowo milczał, ale ostatecznie przyznał się do kilku morderstw, wskazując miejsca ukrycia ciał. Finalnie przyznał się do 12 morderstw, w tym swojej córki Heather oraz innych młodych kobiet. Rosemary West początkowo twierdziła, że jest niewinna i nie miała nic wspólnego ze zbrodniami męża. Jednak dowody zgromadzone podczas śledztwa, takie jak zeznania świadków, ślady biologiczne znalezione w domu oraz inne dowody fizyczne wskazywały na jej aktywny udział w przestępstwach. Podczas przeszukania posesji policja odkryła makabryczne dowody. Ciała ofiar były najczęściej poćwiartowane. Znaleziono szczątki zakopane pod podłogą w piwnicy i w ogrodzie. Śledztwo było wyjątkowo skomplikowane i wymagało współpracy wielu ekspertów, w tym kryminalistów, psychologów i śledczych specjalizujących się w sprawach dotyczących seryjnych morderstw. Przesłuchania świadków, analiza dowodów fizycznych i przeszukania nieruchomości trwały wiele miesięcy, a ich wyniki były szokujące dla opinii publicznej. Podczas procesu, który odbył się w 1995 roku, przedstawiono liczne dowody wskazujące na brutalność i bezwzględność działań Westów. Jednak Fred West nie doczekał swojego procesu. 1 stycznia 1995 roku popełnił samobójstwo w swojej celi w więzieniu Winston Green w Birmingham. Jego śmierć zamknęła możliwość dalszego śledztwa i procesu, co pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi. Rosemary West w 1995 roku została skazana na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za współudział w 10 morderstwach. Po skazaniu została przewieziona do więzienia dla kobiet w Low Newton. Jej życie w więzieniu było naznaczone izolacją i ostracyzmem ze strony innych więźniarek ze względu na charakter jej przestępstw. Była trzymana pod ścisłą ochroną, aby zapobiec potencjalnym atakom ze strony innych więźniarek. Dom na Cromwell Street, znany jako House of Horrors, został zburzony w 1996 roku, aby zatrzeć ślady makabrycznych zbrodni i zapobiec temu, by stał się miejscem pielgrzymek turystów spragnionych makabrycznych wrażeń. Na jego miejscu wybudowano ścieżkę, a numer posesji został usunięty, aby mieszkańcy Gloucester mogli zapomnieć o horrorze, który się tam wydarzył. Dzieci Freda i Rosemary, które przetrwały ich terror, miały ogromne trudności z integracją w społeczeństwie. Większość z nich była umieszczona w domach zastępczych lub adopcyjnych. Zmagały się z traumą wynikającą z przemocy, której były świadkami i której doświadczały. Zbrodnie Freda i Rosemary West oraz ich proces były szeroko relacjonowane przez media, co doprowadziło do powstania licznych książek, filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych na ich temat. Ich historia jest uważana za jedną z najbardziej przerażających w historii kryminalistyki w Wielkiej Brytanii, a ich nazwiska stały się synonimem ekstremalnej przemocy i dewiacji.
Sprawa Westów wywołała szeroką dyskusję na temat przemocy domowej, ochrony dzieci oraz potrzeby skuteczniejszego systemu pomocy dla ofiar przemocy. Była jednym z katalizatorów zmian w podejściu do tych problemów w Wielkiej Brytanii, prowadząc do wzmocnienia praw i ochrony dla ofiar przemocy domowej. W tym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania łapek w górę i komentowania. Bardzo dziękuję.